Większość z was tego nie skuma, także róbcie swipe up. A dla tych świadomych, co chcą się ogarnąć, to słuchajcie uważnie. Pierwsza rzecz to są myśli, samomyślące się. Musicie nauczyć się je obserwować, mieć do nich dystans, przestać w nie wierzyć. To jest pierwszy klucz do tego, żeby być serio świadomym. Drugi to jest kontrolowanie emocji. Rozumienie, że jak emocje w nas napływają, to jest mechanizm ego, który tak działa, że myśli z automatu po prostu nam wpadają do ciała. Jak nauczymy się nimi nie przejmować, jak zaczniemy mieć do nich dystans i nie będziemy pod ich wpływem freakować, to zaczynamy się od nich uwalniać. I teraz wyobraźcie sobie, że możecie czuć się jak chcecie, mieć dowolne myśli w waszej głowie i jeszcze tą wiedzę pozyskiwać od najwybitniejszych tego świata. I wtedy sobie wyobraźcie, że macie mindset najwybitniejszych, spokój ducha, mistrzów rozwoju duchowego plus wasza indywidualność. Tylko sobie to wyobraź.